tym momencie 13, bo to było 13 sierpnia, proszę pani, po południu, ja skończyłam swoją pracę wcześniej. To znaczy obsłużyłam rannych, umyłam ich, nakarmiłam opatrunki i tak dalej, wszystko to. I myślę sobie, Boże, ona, ta, która jest, ta jedna z patrolowych, która się zajmuje obiadem, ona jest dzisiaj sama. Ja pójdę do niej. Ja pójdę do niej i jej pomogę. Przecież nie mam nic do roboty. Przychodzę. Mówię, druhno, chciałabym chętnie pomóc, może coś tego. Pomogę, pomogłem, robiłem. I w pewnym momencie wrzask straszny, poddali czołg. Ja mówię, ja pójdę zobaczyć. Druhno, ja strasznie proszę, niech pani siądzie i zje. Dlatego, że wszystko się przecież wali i pali. Zasypie się mi sadzami, będzie nie do jedzenia. Ja nie potrafię tym wszystkim się opiekować. Proszę zjeść, pani pójdzie. Dobrze. I w tym momencie, jak ja zaczęłam jeść, był wybuch. Tam było więcej niż 300 osób. Były kawałki zwłok powieszane na wysokości pierwszego, drugiego piętra. To nie jest mój wymysł. Ja nie poszłam. Dlaczego? Dlatego, że ona mi powiedziała, że ja mam siąść i zjeść obiad. Więc poszłam.